16 lipca 1944. Woda na herbatę gotowała się prawie dwie godziny. Gaz jest tak słaby że ugotowanie czegokolwiek staje się prawie niemożliwe. To straszne, okropne, nie do wytrzymania. Ple, ple, ple. Potem potworny krzyk na schodach. Moja sąsiadka, ta gruba, wybiega z pokoju. Astmatyczny sąsiad wyłazi krokiem goryla. Słyszę gwar i poszczególne zdania. Syfini, fini, rien à faire, c'est perdu. Myślę o froncie w Normandii i z lekkim dreszczem także wylatuje z pokoju. Okazuje się jednak, że to coś znacznie gorszego. Nasz sąsiad poszedł do klozetu z kartkami żywnościowymi w tylnej kieszeni spodni, która była odpięta. I wszystkie kartki wpadły do lunety. Ale on o tym nie wiedział i połapał się dopiero, gdy już zaszpuntował resztkami tego, co otrzymuje na te kartki. No i wrzask. One tam są, widać je, ale głęboko. Wyszedł na górę Patron i wielka narada. Wzywać strasz ogniową, czy nie wzywać? Czy pompiery są konieczne, czy obejdzie się bez nich? Może wycior wystarczy. Wróciłem do pokoju. Po pewnym czasie radosne okrzyki, est! quelle chance! Kąpią je i suszą na oknie. Radość. Słusznie, bo to nie byle co musieć sobie wyrabiać drugie. Człowiek bez kartki żywnościowej w ogóle nie jest człowiekiem. Podejrzany, kombinator, nie obywatel, jakieś zero po prostu. Uff! Przerzucam dziennik Gonkurtów i trafiam na taką scenę. W Bibliotece Narodowej, przechodząc przez salę lektury, dostrzegłem mężczyznę zatopionego w czytaniu. Trzymał w dłoni rękę młodej kobiety siedzącej obok niego. Przechodziłem w dwie godziny później. Mężczyzna ciągle czytał i ciągle trzymał rękę młodej kobiety. Było to jakieś małżeństwo niemieckie. Nie, to były Niemcy. Mam ochotę rozbijać wszystko w pokoju z zachwytu. Cały dzień chodzę i ciągle powtarzam sobie tę scenę. Wspaniałe. To całe jest jak błyskawica zdania błyskawice Juliusza. Edmund nigdy nie zdobyłby się na taką subtelność. Pisane wykałaczką, umaczaną w czerwonym winie. Po obiedzie w lesku Vansen leżymy na trawie po zjedzeniu części naszego królika, rzotkiewki, dziś był przydział 500 gramów jarzyn na osobę, chleba z masłem i agrestu. Nie rozumiem, dlaczego jedzenia nie sprzedają w aptekach. Jakaś zła organizacja. Na ścieżce obok nas chudy Cici czy Koko uczy jeździć na rowerze swoją wielką i tłustą rozkosz. No, puścił ją samą w drogę klepnąwszy w rozległy areał uprawy, aż echo poszło wśród drzew. Siodełko w ogóle zniknęło w tych czeluściach i wydaje się, że ona siedzi nabita wprost na rurę. Alarm! Brzęczą samoloty. Po chwili zaczynają się rozrywać nad nami pociski. Huk! Idziemy do altanki obok, żeby nie dostać odłamkiem po głowie. Ludzie zbiegają się z polanek i z lasu. Po chwili wszystko ucichło i ludzie rozchodzą się. Już znowu dzieci bawią się piłką, a Titi uczy wsiadać na rower swojego hipopotama. Potem w ogródku u Roberta, tęskni za rodziną i nie w humorze, leżymy i rozmawiamy o głębokim tłoczeniu blachy na zimno i na gorąco, potem o technice w ogólności. Wydaje mi się, że są takie czasy, w których jeden krok w głąb wart jest więcej niż tysiące kroków naprzód własnym samochodem lub samolotem. Nawet własne. Tchau.